Szanowni Państwo, serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich uczestników tego sympozjum. No właśnie, to nie jest pierwszy raz, że, że gdzieś tam się zgubię w tłumie. Jestem w Olsztynie, przyjeżdżam do hotelu i pani na portierni mówi, no ale tu miał być ksiądz. Ja mówię, no jestem księdzem, to gdzie pan masz tą kolczatkę? Ja mówię, no jeszcze, jeszcze nie gryzę. Więc kolczatka jest, tylko czasem troszkę taka niewidoczna, uwiera. Też proszę Państwa, fajna książka, którą właśnie na stoisku zobaczyłem, Święta Teresa z Lizie: Nadzieją dla Rodzin. Nie wiedziałem, że taka książka istnieje, bo już parę takich ćwiczeń ze studentami przerabiałem, jak na przykład Święta Teresa z Lizie jako wzór osobowy dla współczesnej nastolatki. I rzeczywiście młodzi ludzie przełykają ślinę, czy to możliwe, co ta Święta Teresa z Lisie może dzisiaj zaoferować młodzieży, dziewczynie, rodzinie? A może bardzo wiele. Zrobił taki właśnie prezentację student, który przeczytał jej autobiografię i pokazał po prostu świetną dziewczynę, która wybrała właśnie drogę w Karmelu, ale gdyby wybrała w rodzinie, wcale by się nie zmieniła. Byłaby nadal tą tereską, która była w klasztorze, miała świat wartości, miała świat słabości. I dlatego bardzo się ucieszyłem, że, że takie książki powstają, że nie jest to tylko kult jej relikwii, gdzieś wzór dla klasztoru, ale że jest to rzeczywiście fajna, fajna rzecz. Kochani, z tych dwóch obszarów, które tu mam powiedzieć, postaram się zrobić to króciutko, ale zrobię jako jeden. Jedną prelekcję. Pokażę najpierw ten wizerunek kobiety i mężczyzny kreowany w czasopismach wybranych, czasopismach, bo tych czasopism jest tak wiele, żeby potem pokazać, jak wychować, co zrobić, żeby wychować dobrego mężczyznę, dobrego ojca, ale nie ma wychowania dobrego mężczyzny, dobrego ojca bez wychowania kobiety bo mężczyzna i kobieta jest tą wspaniałą jednością i tu się nie da coś takiego powiedzieć, że kobieta to jest zupełnie inny byt i mężczyzna to jest zupełnie inny byt. Nie wolno nam zapominać tego właśnie obrazu biblijnego, gdzie są te dwa opisy stworzenia, stworzenia mężczyzny, najpierw mężczyzny, a potem drugi opis, późniejszy jest mężczyzny i kobiety. Ale dlaczego ten pierwszy mężczyzna, Adam, kiedy ma cały świat do dyspozycji, jest nieszczęśliwy? Potrzeba snu. Sen w języku hebrajskim znaczy to samo co jej śmierć, jakby zaśnięcie. Możemy mówić, że umarł jakby Adam egocentryczny, a urodził się już w towarzystwie Ewy. Dlaczego właśnie z żebra, bo najbliżej serca? I jaki największy okrzyk jest Adama? Właśnie. Ta jest ciałem z mego ciała, ta jest kością z moich kości. Czyli tak naprawdę Adam może kochać i być kochanym. Jeżeli się zapomni o tej wartości, właśnie, która też prezentuje święta Teresa, że miłość tworzy mężczyznę i kobietę, i razem tworzą jedność, to rzeczywiście bardzo ciężko jest dzisiaj stworzyć idealny obraz kobiety i mężczyzny. I dlatego mamy ten świat, jaki mamy. Wizerunek kobiety jako jak się prezentuje dzisiaj w wybranych czasopismach jako idealny konsument. Taki cytat, osoby same, ale nie samotne, otoczone mężczyznami, każą im czekać. Z wyboru żyją w pojedynkę przekonane, że mają jeszcze czas, podróżują po świecie, zmieniają pracę, chcą być najlepsze. A nie jak koleżanki, od razu wpaść w garnki, pieluchy i dołki psychiczne. Nie godzą się na męską dominację ani na rolę drugich skrzypiec. Nie chcą być cierpliwe, poświęcać się dla męża i po cichu cierpieć. Wszystkie potrafią być świetnymi paniami domu, ale na ogół brak im na to czasu. W dom bawią się tylko od święta. Ciekawi mężczyźni przewijają się przez ich życie, ale są to związki intensywne nieintensywne i krótkie. Niekiedy zakupy robią w Londynie, ćwiczą też modern dance i chodzą na siłownię. Mają wysportowane sylwetki, tryskają zdrowiem, lubią harmonię kolorystyczną wszystkich elementów stroju, od butów i rękawiczek po bieliznę. Są konsultantami w zachodnich firmach i instruktorkami aerobiku. Wakacje spędzają w Meksyku, Indiach lub innych, mniej lub bardziej egzotycznych krajach. To jest właśnie cytat, gdzie, gdzie można to wyczytać w czasopiśmie L. El, Wiele innych jest. Kobieta, która rzeczywiście jest idealnym konsumentem. Ale jednocześnie kobieta, która, która również kupuje także i mężczyznę jako, jako konsumenta. Na przykład Kosmopolitan, Twój styl, Klaudia, czy inne czytelniczki są przekonane, że ich magazyn stanowi optymalną płaszczyznę właśnie tej pewnej walki. Czyli jest to czasopismo dla kobiet, które już są wyzwolone, są feministkami. W rzeczywistości jednak nastawienie na czas wolny redukcja problemów politycznych, do prywatnych, brak oparcia w ruchach, czy też ideologiach, w tym wypadku nazywane jest feminizmem skomercjonalizowanym, czyli też czy też inaczej, jest postfeminizmem. Nowa wyzwolona kobieta dzięki konsumpcji zyskuje poczucie niezależności i własnej wartości. Jak bowiem pisze. Jeden z autorów te nowe wyobrażenia nie reprezentują żadnego rzeczywistego postępu, iluzję, która redukuje złożone społeczno-polityczne problemy do osobistych. Zatem można powiedzieć, że kobieta nowoczesna to feministka świata konsumpcji, istnieje w jego obrębie, wedle jego logiki, to kreacja rynkowa, model tożsamości zgodny z kulturą opartą na zakupach. Hasła feministyczne występujące tu jako iluzja, natomiast ich realizacja sprowadzona została do konsumenta i nabywania. I dlatego też współczesna kobieta jako idealny konsument musi iść z duchem czasu, o czym nieustannie przekonują się właśnie te czasopisma, te czytelniczki tych różnych czasopism. Jest wiele takich. Jeszcze różnych stwierdzeń, na przykład w Glamurze w jednym z numerów pis piszą właśnie dziewczyny, kobiety. Minęły czasy, kiedy kobiety oczekiwały od mężczyzn opieki. Teraz, jak wynika z ankiety, którą przeprowadziło brytyjskie pismo, liczą w związku na zabawę i energię prawie 67% czytelniczek wybiera mężczyzn młodszych od siebie, między innymi o 5 lat. Tacy kochankowie zostali nazwani już tam mają swoją nazwę, to i boi, więc według pań, które wypełniły ankietę, są oni lepsi w łóżku. Tu też rozumiemy, że to jest konsumpcja. Dzięki nim kobiety są znacznie bardziej zadowolone z siebie, z swojego ciała. Tym razem mężczyzna jest redukowany do obiektu seksualnego, zabawki dającej orgazm kobiecie, nie ma tu nawet mowy o związku. Jest czysto hedonistyczna potrzebna, potrzeba zaspokojenia własnych potrzeb. Tylko jakby nie wskazuje się w tych czasopismach, że, że ta konsumpcja kiedyś, kiedyś minie. Jak to dziaduś z babcią się położyli, już to łóżeczka, pokąpieli, przed nimi duży telewizor. I dziaduś gdzieś tam zagłówkę dotknął kobietę, ona się już uśmiechnęła. Potem ta rączka poszła niżej, gdzieś w okolice piersi. Babcia już szczęśliwa, że coś się będzie działo. Kiedy tam jeszcze ręka poszła niżej, babcia mówi, kochany, czy będziemy się kochać wreszcie. A on mówi, nie, kochana żono, gdzie tego pilota schowałaś? No więc tu jest rzeczywiście, po pewnym czasie może to być tylko szukanie pilota, ale o tym się już nie mówi. I tutaj rzeczywiście, jeśli tej konsumpcji seksualnej nie ma, to wiadomo, że, że związek, związek traci już sens istnienia. Czasopisma jeszcze pokazują właśnie, że ma to być mężczyzna, który, który ma... Wysokie stanowisko, dużo pieniędzy, kasę, ale jednocześnie, żeby był niezależny od kobiety. Natomiast nie ma mowy w tych czasopismach, to cośmy tu na początku wspomnieli, że jest coś takiego, że ja potrzebuję ciebie, że Ty potrzebujesz mnie. To jest to, proszę Państwa, co, co mamy właśnie w tych środowiskach rodzinnych, gdzie, gdzie najbardziej można... Ukarać dziecko tak zwaną olewczością, czyli jakby nie zauważać go. A tutaj rzeczywiście mamy, mamy coś takiego, że prezentuje się jakby dwa odrębne typy. I teraz króciutko, jak przedstawiany jest, jest mężczyzna w, w tych gazetach, w różnych miejscach. I czasach odmiennie właśnie prezentowała się ta rola mężczyzn, ale tutaj jest najczęściej prezentowany w czasopismach mężczyzna twardy, mężczyzna miękki i mężczyzna jakby istota dwuistna. Kto to jest ten mężczyzna twardy? Do kategorii męskości, która podkreśla różnicę płciową, należy zapewne mężczyzna twardy, zwany także supermężczyzną, lub maczo. Mężczyźni chcieli być męscy, ale często nie wiedzą, jak tego dokonać. Obawiają się silnych, należących i wyemancypowanych kobiet, które naśmiewają się z tradycyjnych męskich wartości określanych przez nie jako wsteczne, nieużyteczne, niebezpieczne. W tej sytuacji niektórzy mężczyźni obierają drogę hipermęskości ucieleśnianej przez takich heroldów męskich jak gwiazdy Kina czy akcji no, Arnolda Schwarzenegera, czy, czy Stallone czy innych. I tutaj, co, o co chodzi? U takiego twardego mężczyzny, co prezentuje, co, co powinien przedstawiać, te czasopisma mówią, musi unikać wszelkich cech i przejawów kobiecości, a przede wszystkim wrażliwości, uczuciowości, ponieważ są jednym z charakterystycznych cech kobiet. Czyli mężczyzna nigdy nie powinien płakać. To jest niemożliwe. Czy widzieliście Państwo? jakiekolwiek czasopismo męskie, żeby tam był przedstawiony mężczyzna, któremu idą łzy. A kobiecie zawsze wolno i nawet i te teledyski i inne i rzeczywiście jest, jest to sztuczny jednak model. Jeśli pamiętamy naszego Jana Pawła II, to potrafił się popłakać na, na ilu spotkaniach, kiedy sam pisze w swojej książce, jak, jak zobaczył tych wojskowych właśnie podczas swojej pierwszej pielgrzymki, jak go witali, kiedy pomyślał sobie, jakie to były ciężkie czasy, Pisze łęka mi poszła. A więc jest to coś takiego, że, że pokazywanie takiej sztuczności mężczyzny jest niezmiernie niebezpieczne, bo potem mężczyzna, tak wychowany no, będzie unikał jakichkolwiek uczuć i będzie ranił, będzie niszczył. Będzie rzeczywiście, będzie takim tyranem, który no, nie ma uczuć. Za chwilę będziemy jeszcze mówić o tej wychowywalności. Ma dążyć do zdobycia władzy, władzy. Prestiżu i osiągnąć sukces, i tym samym zdobyć przewagę nad rywalami, czyli innymi mężczyznami. Powinien liczyć wyłącznie na siebie i być niezależnym. Ma być silny, agresywny i pewny siebie, skłonny do podejmowania ryzyka i stosowania przemocy. Proszę Państwa, to i sami macie pewnie doświadczenie, i także ja, jako pedagog, ksiądz. Znam małżeństwa, gdzie się rozsypały, bo mężczyzna był wychowany tradycyjnie, pobożny, grzeczny. Dziewczyna spotkała harpagana, chuligana, zakochała się w nim, pobożnego męża zostawiła. Żeby też nie mówić w drugą stronę, to studentka pisała u mnie pracę magisterską, przebadała około 50 mężczyzn, studentów, jakie mają oczekiwania względem swojej partnerki. To tylko jeden mężczyzna napisał, że chce mieć pobożną żonę. Tylko jeden. Reszta nie ma mowy o pobożności. A więc jest pytanie, gdzie ta religijność, co się z nią stało w tym wychowaniu? Gdzieś to uciekło. Gdzieś rzeczywiście e, dzisiejsza prasa, która jest tak mocna, tak skomercjalizowana, tak rzeczywiście e, wchodzi w umysły e, ludzkie, że, że teraz co to jest religijność? Zadajemy sobie pytanie, pokolenie JP2, e, już badania wstępne istnieją, w przedziale do, między tam 20 chyba czy 30 lat, co czwarty młody człowiek wybrał partię palikota? A więc ktoś może powiedzieć, jakie pokolenie JP2, kiedy rzeczywiście w dyskusji z młodzieżą Nergal, biskup Włocławski, no pewnie możemy wszyscy krytykować, że, że może forma nie w porządku, nie przez ambonę się rozmawia i nie przez prasę, bo, bo, bo podartą Biblię widziało 100 ludzi, a dzisiaj miliardy ogląda. Więc to nie jest ta forma dzisiaj dyskusji, to nie jest to, że ktoś palnie w stół, ale żeby ktoś stanął w obronie wartości i samego biskupa nikt ręki nie podniósł, a mogę powiedzieć w jakichś 300 studentach, z którymi rozmawiałem. Pewnie, że jest presja, jest presja, jak to, jak to stanąć w obronie, bo jeden i drugi mają sobie wiele do powiedzenia, ale jest jakiś kryzys tutaj tego świata wartości. Więc e, oczywiście ktoś może powiedzieć, a nie dyskutujmy o tym, bo to nieprawda, mamy katolicką młodzież. Mamy, tylko na troszeczkę inaczej myśli już, inaczej myśli za chwilę o tym, ale żebyśmy poszukali tej przyczyny, e, określenie mężczyzny typu macho, macho przepraszam, oznacza w języku właśnie angielskim szowinistę. Nieokrzesanego brutala, skłonnego do alkoholizmu, egoistę, raniącego innych ludzi, stosującego przemoc, bez odpowiedzialności, moralności w sferze seksualnej itd. I rzeczywiście taki macho jest, jest lansowany. Już nie będę tego tematu rozwijał. Wiadomo, że chodzi najpierw o prezentację takiego mężczyzny. Drugi mężczyzna jest prezentowany w tych glamur, czy w stylach, czy w innych czasopismach, jako mężczyzna miękki. Pojawił się już na początku lat 70., jako druga z odpowiedzi na wezwanie nowych, nowych mocnych kobiet. Typ wrażliwej męskości występuje głównie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, czyli tam, gdzie feminizm pojawił się w swej najbardziej radykalnej formie. Należą do kategorii męskości, która zaciera różnicę płciową. Ten typ mężczyzn stara się przypodobać kobietom, ponieważ one wykazują niechęć do twardzieli, przejmują zatem tradycyjne ciało kobiece cechy, wartości, a odrzucają to, co jest charakterystyczne dla tradycyjnej męskości. No nawet jak są zabawy, są tu młodzi ludzie czy młode dziewczyny, chłopaki sobie siedzą. Ja mówię, no co z ciebie za gentleman? No czemu nie podrywasz gdzieś dziewczyny nie szukasz, a po co? Niech mnie ona znajdzie. No więc jest coś takiego, że laluś wygolony, wymyty, sobie siedzi i czeka, aż dziewczyna go tam weźmie w obroty. No i dziewczyny przyjmują dzisiaj pewną taką właśnie rolę takiego, że to jest, no, że to jest rzeczywiście równouprawnienie, że kto kogo zaczepi, no to wiadomo, że, że to nie ma różnicy. Pewnie, że zawsze tak było, że to mężczyzna podrywał, ale ostateczna no, decyzja należała do kobiety w tych sta sta starszych właśnie relacjach. Ale dzisiaj? Dzisiaj rzeczywiście to są no, zapuszczane włosy, kolczyki, etc. No, więc to jest tak zwany mi mężczyzna miękki. Jest miły, uprzejmy, rozsądny, delikatny, bierny, słaby fizycznie i psychicznie. Tu już płacze, do psychologa chodzi, do psychiatry. Zależy mu na sprostaniu oczekiwaniom życiowych partnerek i matek, przede wszystkim matek, popiera feministki, potrafi zrezyg zrezygnować dla kobiety z własnej kariery na rzecz opiekowania się domem. I tutaj właśnie, jeśli wśród takich mężczyzn jest na przykład jakiś ksiądz, no to rzuci sutannę dla dziewczyny i ona jest przeszczęśliwa. Ale to za chwilę się skończy, bo to jest tylko moment, że z czegoś rezygnujesz, z własnej kariery na rzecz mnie. Czy na przykład już taki mężczyzna, który jest w dobrym małżeństwie, w dobrym. I teraz koleżanka zobaczyła, że jej koleżanka ma fajnego męż, męża, ojca, no to go ciach, poderwała i on z wrażliwości miękki poszedł za tą drugą, tą zostawił. Więc tutaj mamy do czynienia właśnie te typy miękkie, to jest tego typu, że, że on gdzieś odpowiada psychice dzisiaj wychowanej dziewczyny, czyli, czyli jakby, jakby rzeczywiście pewne, pewne zdobywanie i ona uważa to za zaspokojenie, za, za, za jakby też to jest ten typ konsumpcyjny, ale na zasadzie, że jest szczęśliwa, przeszczęśliwa, że porzucił coś dla niej. Żebyśmy to dobrze rozumieli, że to też jest, tu nie chodzi o jakieś patologie, żebyśmy nie generalizowali, ale wśród właśnie dzisiejszych małżeństw już się zauważa takie typy rozwodów czy takie typy odejścia że, że no, odejścia państwa no, dzisiaj jest na potęgę, no, więc ktoś może powiedzieć, no co, brak wiary, no, no co tak naprawdę. No, to jest typ wychowany mężczyzny, właśnie słabego, miękkiego i on rzeczywiście sobie w życiu nie poradzi, to będzie, będzie jak, jak, jak motylek z kwiatka na kwiatek. Równouprawnienie skruszyło tradycyjny wizerunek mężczyzny tak bardzo, że dziś tylko nieliczne kobiety widzą w nim żywiciela obrońcę i wojownika. Według najnowszego sondażu ARC, Rynek i Opinia niemal 80 ankietowanych polega zdania, 80%, że kobiety powinny pracować i być niezależne finansowo. 9 na 10 chce, by mężczyźni wzięli na siebie połowę obowiązków domowych. Więc tu, jest, tu też rzeczywiście nam pokazuje trochę, trochę obraz współczesnych, współczesnej kobiety, mężczyzny. Taki też artykulik tam napisałem: Agresja seksualna kobiet, niezaspokojone potrzeby, czy, czy zamiana ról społecznych. Więc tu mamy też do czynienia z tymi rolami społecznymi, no bo jeżeli mężczyzna nie jest tak do końca tym mężczyzną, no to rzeczywiście dziewczyna przyjmuje pewne, pewne, pewne role, także i w, tym, w tej seksualnej czynności, że przecież też chce mieć dzieci, też ma swoje potrzeby, więc skoro mężczyzna do niczego, no to przyjmuje po prostu rolę. A więc, czy to jest agresywny? Kiedy, kiedy rzeczywiście dziewczyna zaczyna, jakby ten pierwszy raz, już socjolodzy krzyczą, to jest agresja. Ale kiedy mężczyzna, to agresji nie ma. Więc to, to też jest trochę do, do takiego przetasowania, takie, takie definicje czy definicyjki. Trzeba tutaj rzeczywiście takiego pewnego nowego spojrzenia na rzeczywistość, w której jesteśmy. Mężczyzna miękki długo pozostaje niedojrzały. Niesamodzielny, jakby przyssany do piersi matki. W przeciwieństwie do mężczyzn goniących za karierą, dla niego liczą się uczucia, własny rozwój wewnętrzny, sztuka, ekologia. Ponadto ważne jest dla niego życie rodzinne, partnerzy i dzieci. Inne jest też dla niego podejście do ról społecznych, tworzy je w oparciu o indywidualne cechy człowieka, a nie o stereotypy płciowe. I już ten trzeci obraz mężczyzny, mężczyzna jako istota dwoistna, przedstawione są właśnie jako, jako przedstawiany jest jako ten maczo, jako wierny chłopiec. I to rzeczywiście dzisiaj jakby podoba się współczesnemu społeczeństwu, że dobrze jest właśnie pokazać takiego mężczyznę silnego, ale i wrażliwego. Ale do tego od razu, żeby, bo to chyba jest jakiś taki obraz tradycyjny, tylko że tradycja pokazywała takiego mężczyznę, który nie był dwoisty, tylko to był mężczyzna, to była jego jakość, to, 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 to był jeden byt, a nie podwójny byt. Bo wtedy rzeczywiście człowiek jest rozdwojony, nie może być i maczo i, i, i wrażliwy, tylko maczo wrażliwy w sensie, że to jestem ja. A nie, nie przyjmuje tylko jakiejś roli. Ale właśnie współczesne czasopisma pokazują, żeby być maczo, to musisz ćwiczyć, brać różne środki, kupować, dbać o siebie. Nawet gdzieś tu miałem taki cennik, ile co kosztuje, ale pewnie, pewnie o, jest na przykład dla mężczyzn. Piękniejsze łydki 8 tysięcy złotych. Odsycacz tłuszczu na brzuchu, 5 tysięcy złotych. Proszę bardzo, dla mężczyzn. Powiększenie bicepsów, 8 tysięcy. To jest, proszę Państwa, ogromne zyski. To jest też konsumpcja. Jeżeli nawet pokazują, że masz być wrażliwy, ale jednocześnie i piękny, no to to kosztuje. Nie będę przedłużał. Więc tutaj rzeczywiście ten obraz takiego mężczyzny, który można powiedzieć, że zgodzimy się ze współczesnością, z prasą, że pokazuje takiego, takiego właśnie i męskiego, i wrażliwego, to pomylimy się, bo to wiadomo, że chodzi, jakby zbić kapitał na tych dwóch dwóch typach mężczyzn. To tylko taki rzut oka. Natomiast, proszę Państwa, jak wychować, jak wychować dzisiaj Człowieka, tak to powiemy, ale tego mężczyznę, bo kobieta jak najbardziej. To nie jest tak, że się mówi, że mężczyzna to człowiek, a kobieta to kobieta, ale to są złośliwe terminy, i wiadomo, że gdzieś się to, gdzieś się to przyjęło, ale nie, nie, nie w tym rzecz. Zaraz do tego dojdziemy. Proszę Państwa, no właśnie. Jest dzisiaj problem, i to ten problem jest pokazany chociażby co się działo w Londynie. Kiedyś złodziej jak wpadał do sklepu, to brał co na półce leży i uciekał. Patrzymy, jak dzisiejsza młodzież kradnie. Weszli do tego sklepu i zaczęli przymierzać sobie spodnie, bluzeczki. I bardzo się zdziwili, jak przyszła policja. No co wy chcecie? Przecież sklep był rozwalony, myśmy tu przyszli sobie wybrać, wybrać. Co to, o czym to świadczy? Zanik poczucia dobra i zła. Coś się stało z młodym pokoleniem i się dzieje, proszę Państwa, się dzieje. Miałem rekolekcję i rzuciłem dla młodzieży takie hasło poznanie Boga w Cyberprzestrzeni. Ale kiedy przybliżał się występ, pytam młodych studentów na pierwszym roku, słuchajcie, pomóżcie mi, bo taki chciałem być współczesny, ale wy tu widzę, jesteście w tej cyberprzestrzeni dobrze obeznani, powiedzcie mi, co ja mam powiedzieć. I oni mnie pytają, czy... Zna ksiądz religię w internecie. I mówię, religię w internecie? W internecie? No gry to wiedziałem, że są, ale jakie religie? I proszę Państwa, jak wszedłem w interne, jak mi powiedzieli studenci, chociażby religia latający potwór szpagetti jest jedną z największych religii w Stanach Zjednoczonych. Ufoludek z Gwiezdnych Wojen, Jody, już jest na czwartym miejscu w Anglii. Na czwartym miejscu, proszę Państwa. Po katolikach, po islamie i jakichś tam hinduistycznych wyznaniach. Czyli czwarte miejsce, i ktoś może powiedzieć: To zabawa, nieprawda, proszę Państwa. Oni się spotykają, oni mają ze sobą relacje, mają poczucie wspólnoty. Tak naprawdę ten Bóg do końca nie wiadomo, jaki jest. Są tam pewne zasady, których można przestrzegać, nie musi się przestrzegać. I teraz proszę Państwa, ktoś może powiedzieć, no co będzie za jakiś czas, no co będzie. Trzeba by było zrobić badania i założyć, na przykład młodzież czy dzieci, które już posługują się, operują tymi religiami w internecie, czy korzystają z tradycyjnych form religii. Proszę bardzo, nikt się jeszcze nie pokusił na takie badania. Jeżeli ktoś będzie chciał magisterki robić, to jest naprawdę płaszczyzna do, do przebadania, bo idzie nowa rzeczywistość. Przecież można zmienić osobowość w internecie, można sobie wyklarować własną dziewczynę. Chodził do mnie student, który no, był, mówił, że jest uzależniony od internetu, ale bardzo słuchał wykładów, ładnie odpowiadał. Ma też dziewczynę, bo już wyjechali do Anglii, ale to jest jego prawdziwa dziewczyna, i on mi mówi, jak se można stworzyć dziewczynę w internecie. To ja pytam, czy pan kocha tą stworzoną w internecie, czy tą obok siedzącą. A on mówi tak do końca, proszę księdza, nie wiem. Tak do końca nie wiem. Co to znaczy, że, że tworzy się jakiś nowy obraz rzeczywistości, i teraz jak to, jaki to będzie miało potem skutek w małżeństwie? Nie wiemy jeszcze. To wszystko jest przed nami. Tylko wiecie Państwo, jeszcze nie słyszałem spowiedzi, że ktoś. Młody człowiek, który gra na różnych grach komputerowych, zabija, a widziałem jak rozwalają policjantów innych, żeby ktoś przyszedł i wyspowiadał się, a przecież jest to jakiś grzech subiektywny, jeśli on zabija. Nikt się z tego w życiu jeszcze nie wyspowiadał. A przecież można i, i cudzołożyć poprzez internet, poprzez gry, poprzez... Nikt się z tego nie spowiada. A więc tutaj jest, rzeczywiście mamy taką, taki pewien problem, jak wychować dzisiaj? Jak wychować, proszę Państwa? Wychować trzeba najpierw do bycia człowiekiem sumienia. Popatrzcie Państwo, ile razy Jan Paweł II nam przypominał, aby wychować człowieka sumienia, że Polska potrzebuje ludzi sumienia, że czuwać to być człowiekiem sumienia, ale gdzieś to nam tam uciekło, to sumienie, sumienie, sumienie. Nie będę robił wykładu o sumieniu, bo to jest prawo moralne podstawowe, gdzie sumienie ci mówi, czyń dobro, unikaj zła, nie czyń drugiemu, co by nie Miłe. Jeśli coś dobrego uczynimy, mamy poczucie szczęścia. Jeśli coś złego, to mamy wyrzuty sumienie. Sumienie też przestrzega, nie, 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 nie zniewala, ale przestrzega. Nie rób, uważaj, nie czyń tego. Więc nie jest to na pewno głos bezpośredni Boga. Można mówić o jakimś pośrednim prawie, że Bóg dał człowiekowi to sumienie, żeby się kierował sumieniem, ale wiemy, że sumienie jest czymś żywym, można to zniszczyć. I tutaj mamy właśnie pytanie, skąd się wziął dekalog na kamiennych tablicach? Właśnie jak człowiek zniszczy sumienie, to ma jeszcze prawo na kamiennych tablicach. Jeżeli ktoś zniszczył sumienie z jakiegoś powodu, ale jest człowiekiem religijnym, gdzie oparł swoją religię o dekalog, to jest w porządku. Ale dzisiaj, jeśli mamy problem właśnie z prawem moralnym, z dekalogiem i nie ma sumienia, no to. Nie ma jakby przestrzegania tego prawa moralnego, więc do czego wychować? No Wychowamy, jeśli zgodnie z kulturą tą konsumpcyjną, no to wychowamy dziewczynę i chłopaka do konsumpcji na różnym etapie, ale to będzie tylko zwyczajna konsumpcja, jeśli zabraknie tego świata wartości, czyli wartości religii, czy Boga, czy, czy tych wartości transcendentnych, nie, nie, niezmiennych, fundamentalnych. I dzisiaj się mówi, proszę Państwa, o. Tak zwanej psychogenezie sumienia. Na czym to polega? Że dziecko się wychowuje już w łonie mamy. A nawet to miał powiedzieć Napoleon 25 lat przed poczęciem dziecka, bo się wychowuje najpierw matkę, ale i ojca również. Ale zacznijmy już od tego okresu prenatalnego. Wychowana matka, czy matka, która ma stresy, która rzeczywiście jest, tak jak słyszeliśmy, jest jakąś konsultantką, jest, jest, jest pracocholiczką, jest rzeczywiście ciągle w drodze, no to jakie będzie to dziecko? Jest, proszę Państwa, taki przykład Państwu podam, jak to opowiadam, opowiada mąż właśnie z wyższym wykształceniem, że ona doktor farmacji, mąż doktor nauk medycznych. Mamy trzech synów. Ale każdy ma inny sposób zachowania się. Gdy żona była w ciąży z pierwszym synem, przebywałem wtedy w Niemczech, otrzymała telegram, że mam się zgłosić do wojska. Przeżyła ten fakt z takim lękiem, że poroniła. Urodziła dziecko w szóstym miesiącu. Tenże syn żyje, jest niesamowicie lękliwy. Wystarczy tupnąć nogą, by go przestraszyć. W czasie drugiej ciąży żona kończyła doktora z farmacji. Jeździłem z nią samochodem do Warszawy. Nie chciałem, by jechała sama. W dziewiątym miesiącu ciąży składała w Warszawie doktorat. Drugi syn jest niezwykle ruchliwy, żywy, nieustannie by tylko jeździł. Okres trzeciej ciąży był czasem naszej stabilizacji. Byliśmy często zapraszani na przyjęcia. Był to okres dla nas bardzo miły. Otóż trzeci syn z kolei jest bardzo towarzyski, kontaktowy, rozmowny, cechuje go wesołość życia. To tylko przykład z życia, który potwierdza, że właśnie przygotowanie do macierzyństwa to jest przygotowanie, to jest jakby, jakby przygotowanie dziewczyny i chłopaka, że jeśli to dziecko pocznie się, to trzeba mu stworzyć odpowiedni klimat. Natomiast tu no, szwankuje to, proszę Państwa. Ile dziewczyn, studentek no, w trzecim czy czwartym miesiącu się dowiaduje, że jest dopiero w ciąży, w międzyczasie pije i piwo, i wino, i inne, rodzą się dzieci z faz, no nie wszystkie. I teraz Boże, wielka tragedia. Proszę Państwa, wychowywać trzeba w takim kierunku. Kiedykolwiek, czy już jesteście narzeczonymi, czy współżyjecie, nie ma stuprocentowej antykoncepcji. I trzeba rzeczywiście przyjąć potomstwo, że ono może się pojawić. Natomiast jest wadliwość wychowania, że na zasadzie, że musi się począć w małżeństwie, a poza małżeństwem to B. No i teraz ile dziewczyn zajdzie poza małżeństwem i B i stresy i, i, i potępienia i, i, i najlepiej jakby, jakby, jakby usunąć i tableteczkę i dzisiaj mamy problemy nie, i z aptekarzami, no jak sprzedawać wczesnoporonne. Tabletki, a tu jest wina, proszę Państwa, w wychowaniu. Czy to naprawdę nie można dziewczynie powiedzieć na zasadzie, że, 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 że jeśli już współżyjesz, pamiętaj, dziecko jest najważniejsze? Dziecko, potem potem prawo, dziecko. I jeśli ta dziewczyna będzie do tego przygotowana, będzie miała odpowiednie warunki, to wiadomo, że, że, że tylko że wiele osób się boi, ojej, jak my tak będziemy mówić, to będziemy mieli dzieci poza ślubem. No i co z tego, że są, będą poza ślubem? Są dzieci. To jest najwyższa wartość. I tutaj rzeczywiście jest, ale, ale wiemy, że czasem, czasem jest ciężko to wytłumaczyć nieraz, żeby, żeby właśnie takiego młodego człowieka przygotować, czy przygotować właśnie chłopaka również do tego. Wiele by tutaj mówić nie czas. I tutaj jest, proszę Państwa, coś takiego, że po narodzeniu. Dziecko ma tą fazę identyfikacji. Wiemy na czym to polega, że najpierw jest mamusią, przyjdzie czas i na tatusia. Nie będę tu rozwijał tych problemów, gdzie, gdzie rodzice się przekamarzają, czy, czy dziecko bardziej kocha tatusia, czy bardziej mamusię. No i, no i teraz tatuś, którego widzi raz na tydzień, i on przekopuje dziecko, to ty ja bardziej kochasz, czy mamusię. No wiadomo, że mamusię. Że przyjdzie, no ale jak mamy takiego zniewieściałego mężczyznę, no to on chce już być jak mamusia, najlepiej jakby dziecko mu pierściało. I wtedy rzeczywiście mamy te dylematy, mamy rzeczywiście, że kobieta mówi, no Boże kochany, no mam dwoje dzieci, a jedno się urodziło, drugie to mąż. No więc jest, jest jakby, rzeczywiście nie wychowuje się takiego dżentelmena, poczekaj, przyjdzie za chwilę faza autorytetu i dziecko automatycznie przejdzie do ciebie, automatycznie. Jeśli zobaczysz, że jesteś naprawdę dżentelmenem, że ładnie pracujesz, ładnie mówisz, bierzesz go na ryby, szanujesz mamusię przy tacie. Powiedzmy chociażby ten przypadek Gdańska, gdzie, gdzie, gdzie dziewczyna popełniła samobójstwo. Chłopaki, które właśnie ją tam molestowali w, w domu mówią, że właśnie tato się zwracał do mamy, ty kuty, katy, etc. No to jaki obraz miał ten, ten, to, to dziecko? No jakie? No więc wiadomo, że, że autorytetu to jest właśnie również dżentelmen względem swojej mamusi, czyli swojej żony. Jeśli tego nie ma, to potem dziecko to wypluje. Ono to pokaże. A nam się wydaje, co ten gówniarz rozumie, co on tam wie. Ale to, nie, to nieprawda. Superego, proszę państwa, jest coś takiego, że u dziecka wyrasta to moje ja, ale to moje ja jeszcze nie jest moje. Ono będzie, będzie ja. Mamy, taty, kogoś. I tutaj trzeba rzeczywiście, Proszę Państwa, takiego pewnego, mm, pewnej pomocy, żeby pozwolić dziecku e, oderwać się, jakby zbuntować się, zdrowo tu proszę mnie zrozumieć, zbuntować się e, przeciw swoim rodzicom. Jeżeli dziecko się nigdy nie zbuntowało przeciw tacie czy mamie, to nigdy nie będzie miało własnego ja. Będzie zawsze było problem. To jest tak, jak spotykam człowieka, no pani, już pan ma czterdziechę, taki fajny chłop, pisko, z mamusią chodził do kościoła. Ja mówię, no to czemu pan się nie żeni lata? Uciekają, a mówi, wie, ksiądz, żyje z mamą. Już miałem trzecią dziewczynę, kiedyś jej przeprowadziłem, mamusiu. Czy ta oto kobieta już może być moją żoną? A mama jak popatrzyła, nie! No to dobrze, mamusiu, będę szukał następnej. No i właśnie, nie ma, nie ma, nie ma jakby, jakby tego mojego ja. Można mieć 40 lat i nie być nigdy sobą. Można rzeczywiście w tym, w tym względzie bardzo pobłądzić. I tutaj taki zdrowy bunt dziecka, jeśli dziecko się w którymś momencie zbuntuje, bo ma coś swojego. Bo wreszcie zaistniało coś jego, to nie wolno mu tego zabierać. To jest rzeczywiście początek rozwoju odpowiedzialności za siebie. Nie uczy się dla mamusi, dla siebie zdobywa rozwój fizyczny, duchowy, umysłowy dla siebie, nie dla mamusi. A wiemy, że mamy takich właśnie po tym przekupniu, że wszystko dla mamusi, dla tatusia, dla mamusia. A gdzie ty jesteś, chłopie, już masz 40 lat? I tu jest ten problem. Tutaj trzeba rzeczywiście nauczyć w fazach hierarchii wartości, nauczyć dziecko, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne. Faza, która pokazuje nie na zasadzie, tak jak dzisiaj czasopisma nam mówią, że, że wszystko musisz mieć, bo to konsumpcja. Nieprawda. Jest coś. Ważnego, bardzo ważnego i mniej ważnego. Jeżeli tu się nie wychowa dziecka, no to mamy właśnie te komórki na pierwszą komunię i telewizory. No nie będę tego rozwijał. Wychowanie do pewnej hierarchii wartości. I tutaj proszę Państwa zobaczcie, jak pięknie kiedyś było właśnie pielęgnowane to życie religijne. Że na przykład, czy, czy modlitwa wspólna. Nie chodzi o wielkość, o długość tych pacierzy. Ale że jest ten Bóg na pierwszym miejscu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, proszę Państwa, wszystko jest na pierwszym miejscu, na właściwym miejscu. Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na właściwym miejscu. To jest stare przysłowie, ale, ale ono jakby pokazuje niemoralizowanie, gdzie tatuś na, nakaże dziecko ochrzanie, a za chwilę idzie do innej kobiety, albo za chwilę idzie gdzieś pić. Nie wolno ci pić alkoholu, ale za chwilę idzie i też pije. To jest wtedy się robi taka pewna dwulicowość, i dziecko nie ma, nie, nie ma właściwej hierarchii wartości. Co jest najważniejsze? w życiu. I faza ta ostatnia to jest faza właśnie relacji osobowych. Ona jest najpiękniejsza, kiedy człowiek poznaje siebie w relacji do drugiego człowieka, czyli jak, jak postępować. Ja sobie mogę powiedzieć, dzisiaj jestem supermenem, ale pokaż to, czy jesteś tym supermenem, dżentelmenem w relacji do drugiego człowieka. To tak jak babcia weszła do, do tramwaju i mówi, młoda młodzież siedzi, chłopaki siedzą, pozajmowali miejsca, a Babcia mówi, no tak, dzisiaj to, już, dzisiaj to już nie ma dżentelmenów, a chłopak jeden mówi, proszę pani, dżentelmeni są, tylko wolnych miejsc nie ma. No więc to jest coś takiego, że, że można to sobie bardzo ładnie wytłumaczyć, jak to, jak to jest. I tutaj, proszę państwa, wspomnę tylko już na koniec Maria i Piotr. Ksiowie może nawet tutaj są, wyróżniają 15 takich właśnie warunków, jakie powinien spełniać ojciec, aby móc dobrze przygotować syna do ojcostwa, i tylko wymienię, nie będę już rozwijał, robić właściwy użytek z własnych cech męskich, akceptować płeć dziecka, nawiązywać kontakt emocjonalny z synem, uczyć chłopca, zachowań typowych dla płci, np. odwagi, zaangażowania i odporności, wzmacniać zachowania typowe dla płci, a w każdym razie ich nie hamować, wprowadzać syna w typowe zainteresowania i hobby, uczyć odniesienia do kobiet, afirmować cechy kobiece u matki, dziecka i dawać wzór odniesienia mężczyzny do kobiety. Zachowywać niezależność wobec matki, to znaczy być autonomicznym podmiotem, który nie daje się podporządkować żonie matce ani teściowej. Być wymagającym, ale nie krzywdzić dziecka, ani go nie wyśmiewać. Wprowadzać dziecko w sytuacje nowe i trudne w życiu. Dawać mu jednocześnie wsparcie emocjonalne, mieć pewne cele życiowe i angażować się w ich realizację. Kierować się w życiu jakimś systemem wartości przewidując skutki własnych działań i czuć się odpowiedzialny za bliskich. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję bardzo.